W miniony poniedziałek zmarł Kornel Morawiecki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Senatu w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Tegoroczna lista jest naprawdę pechowa. Spośród czterech umieszczonych na niej kandydatów, dwóch zmarło w ostatnich dniach. Nieco ponad tydzień temu dowiedzieliśmy się o śmierci Andrzeja Chmielewskiego, kandydata Samoobrony. Teraz z listy zniknęło nazwisko Kornela Morawieckiego. O ile Samoobrona nie wskazała innego kandydata, o tyle PiS, mimo bardzo krótkiego terminu, zdołało zgłosić kandydaturę Marka Komorowskiego, aktualnie sprawującego funkcję wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego. Oprócz niego na listach znajdują się, jak już informowaliśmy, przedstawiciel PSL-u i reprezentant Kukiz 15.